Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło po raz kolejny przywitać Was w Galerii Bawełnianka, tym razem z nowymi informacjami, z tymi informacjami, na które mieszkańcy Bełchatowa czekali od dawna. Dzisiaj podajemy ostateczną, pewną datę otwarcia naszego centrum handlowo-rozrywkowego i Bawełnianka zostanie otwarta 26 kwietnia w środę. Dokładną godzinę i program tego otwarcia podamy w późniejszym terminie. Z takich informacji jeszcze ciekawych, do grona najemców na pewno dołączy jeden z topowych sklepów sportowych, który znajdzie się tutaj w galerii. Podpisaliśmy ostatnią umowę z strefą rozrywki, z zegarkami Swiss. No i też ciekawa wiadomość, w Galerii Bawełnianka będzie ulokowane muzeum regionalne, które jest odpowiedzią jakby na zapotrzebowanie tych wszystkich mieszkańców Bełchatowa, którzy kiedyś swoją karierę zawodową łączyli z bełchatowskimi zakładami przemysłu bawełnianego. To będzie bardzo nowoczesne muzeum, w którym znajdą się też krosna, znajdą się inne rzeczy, tam pewnie po szczegóły trzeba zapytać panią prezydent, która się zdecydowała. Władze galerii są również w komunikacji z panią prezydent z kolejnym pomysłem nowatorskim, jeżeli chodzi o galerię. Prawdopodobnie może zostać tutaj ulokowany punkt miasta, który będzie obsługiwał mieszkańców poza godzinami pracy urzędu, jak i w weekendy. Jak słyszymy, widzimy, praca w ręku. Tak. Zostało nam naprawdę niewiele. Sądziliśmy, że otworzymy się w końcówce marca, ale część najemców poprosiła o to, żebyśmy jednak trochę tą datę przesunęli, bo nie zdążą po prostu ze swoimi pracami wykończeniowymi, bo trzeba pamiętać o tym, że to nie my jako galeria wykonujemy wszystkie prace w poszczególnych lokalach, tylko robią to sobie poszczególni najemcy. My ze swoją częścią jesteśmy gotowi. Dzisiaj tak szacujemy sobie, że mamy mniej więcej między 100 a 150 osób non-stop w galerii. Pamiętajmy też, że część prac toczy się, na przykład część prac instalacyjnych toczy się też na dachu, no w różnych miejscach wokół obiektu i w samym obiekcie również. Pojawią się też marki, których nie ma w Bełchatowie. My też szykujemy dla mieszkańców dwa takie topowe, ekskluzywne projekty, które się tutaj pojawią, ale no jesteśmy jeszcze z nimi w fazie negocjacji. Otworzy się też jeden z sklepów, który w ogóle wchodzi dopiero do Polski, więc będzie też jakby pierwsze otwarcie będzie tutaj.